Występują. Niewolnica Izaura. Odcinek 5. Kazałem zatrzymać niewolnika André. Dlaczego? Dowiedziałem się od jednej z niewolnic, że on chce uciec. Czemu? Żeby zabrać ze sobą Izaurę. Izaura też chciała uciec? To prawda, córeczko? Wcale nie miałam takiego zamiaru. Niewolnica Rosa twierdzi inaczej. Joaquino, zawołaj Rosa. To kłamliwa intrygantka. Nie pytałem cię o zdanie. Idź. Po co miałabym uciekać, skoro mój ojciec mnie wykupi? To prawda. Miguel był tu dzisiaj. Rozmawiał z naszym zarządcą. Ma jutro przyjechać, żeby wykupić Izaurę. Już mam iść spać, kiedy Izaura zostaje oskarżona o plany ucieczki z Andrea, a teraz jeszcze to. Jak romantycznie. Zamiast zabrać żonę do sypialni, zaczynasz zajmować się sprawami jakiejś niewolnicy. Chwileczkę. Reszta nocy będzie należała do ciebie. Wzywał mnie pan? Powiedziałaś mojemu synowi, że niewolnik André chciał uciec z Izaurą. To prawda? Tak. Co dokładnie słyszałaś? Izaura mówiła, że chce uciec z André. Czemu miałaby z nim uciec, wiedząc, że jutro zjawi się tu jej ojciec, żeby ją wykupić? To nie ma sensu. Mów. Jeśli kłamiesz, przywiążę cię do pala. To wszystko prawda. Izaura mówiła, że ucieknie. Uważam, że należy ukarać Rosę i uwolnić André. Izaura ucieknie z André, jeśli komandor nie odsprzeda jej ojcu. Rozbieraj się. Spokojnie. Chodź. Zniszczysz mi suknię, którą chcę zachować. Już nie mogę się doczekać. Nie miałam takiego wrażenia, tym bardziej, kiedy traciłeś czas, wdając się w intrygi jakiejś niewolnicy. Zrobiło się późno. Chcę odpocząć. Nie chcę odpoczywać. Kiedy nareszcie mogę dotknąć tę delikatną skórę? Już zapomniałeś o przykrości, jaką sprawiłeś mi w kościele? To nie moja wina, że ta kobieta straciła dla mnie głowę. Jak najbardziej. Przekonasz się sama, czemu te ladacznice tak za mną szaleją. Nie traktuj mnie jak jednej z nich. Proszę o więcej szacunku i nie życzę sobie porównywania z tymi ulicznicami. Chcę wziąć co moje, jestem twoim mężem. Pamiętaj, jestem dziewicą. To jeszcze bardziej na mnie działa. Grzechem jest zostawić nienaruszony kwiat.
Wyznam ci, że bardzo chciałam wyjść za mąż, ale teraz się boję. Swojego męża? Przyzwyczaisz się. Skoro byłeś zdolny zepchnąć tę kobietę ze schodów, to co zrobisz ze mną? Bardziej wierzysz jej niż swojemu mężowi? Nie wiem, czy będę potrafiła wybaczyć. Wybaczysz. Nigdy. Przestań się sprzeciwiać. Jestem twoim mężem. Nie chcę tego robić w moim łóżku. Więc gdzie mam się położyć? W tym domu jest łóżek pod dostatkiem. Tylko jedno jest moje. I tylko jedna kobieta w tym domu jest moją żoną. Nie bądź brutalny. Będę jaki zechcesz. Łagodny albo brutalny. Dobrze, że nie prosisz, żebym był delikatny. Tak czy inaczej będziesz moja. Wybór należy do ciebie. Mój ojciec prosił, żebyś traktował mnie jak należy. Teraz go tu nie ma, tym bardziej nie pojedzie z nami w podróż poślubną. Po powrocie mogę się poskarżyć. Nie będziesz miała powodu. Proszę cię, to mój pierwszy raz. Teraz będziesz moja. I tylko moja. Krętaczka. Zostaw mnie w spokoju. Możesz oszukiwać panią Gertrudis, ale nie mnie. Co na tym zyskałaś? Andre został uwięziony, a wszyscy są na ciebie źli. Zasłużyła sobie na karę. Zostaw ją. Całe zło, które czyni, w końcu obróci się przeciwko niej. Zło złem odpłaca. Tylko, że teraz jestem protegowaną pani Czeleonsia. Też mi przyjaciel. Zobaczymy, czy wyjdzie ci to na dobre. Groził, że przywiąże cię do pala. Jeśli ktoś mnie skrzywdzi, o wszystkim powiem paniczowi. Jutro wyjeżdża. Ale komandor nie. Zostaw ją. Andre wyjdzie z karnej celi i sam się z tobą porachuje. Nie boję się go. Bardziej powinnaś bać się pani Czeleonsia. Głupia. Jak noc poślubna? Taka, jak być powinna. Mam nadzieję, że podróż będzie również udana. Mogę cię prosić o przysługę? Oczywiście. Obiecaj, że nie sprzedasz Izaury. Ty też. Twoja matka przez cały czas powtarza mi, że nie potrafi bez niej żyć. Izaura jest naszą najładniejszą niewolnicą. Ma wspaniałą figurę i prezentuje się jak księżniczka. Jest ładniejsza od swojej matki Juliany. Też tak uważam. Na przyjęciu wszyscy mężczyźni mówili o jej wyjątkowej urodzie. Co mam zrobić, żeby jej nie sprzedać? Po prostu tego nie rób. Jest twoją niewolnicą, decyzja należy do ciebie. Dałem mu nawet cenę. Powiedz, że zmieniłeś zdanie. Coś wymyślę, żeby zakończyć wreszcie tę sprawę. Jak na razie jestem bardzo rozczarowana. Domyślam się, Leoncio nie był delikatny. Ani przez chwilę. Wiem, o czym mówisz. Inaczej to sobie wyobrażałam. Ślub, naszą pierwszą wspólną noc i pomyśleć, że to było moim wielkim marzeniem.
Muszę zacząć marzyć od nowa. Może teraz uszczęśliwi mnie coś innego. Czas pomoże nam się do wszystkiego przyzwyczaić. Kto wie, może szybko urodzisz. Nie mogę doczekać się wnuka. Mam nadzieję, że swoją szczerością nie sprawiłam pani przykrości. Chciałam to z siebie wyrzucić. Dobrze zrobiłaś. Chcę zostać twoją przyjaciółką. Wyznam ci, że też źle spałam tej nocy. Przez ten skandal w kościele. Głównie dlatego, że martwię się o moją Izaurę. Chodzi o niewolnicę, którą dzisiaj wykupi jej ojciec? Będzie próbował, ale wątpię, by mój mąż ją sprzedał. Dlaczego? Mój mąż pałał nienawiścią do jej matki. W końcu zabił biedaczkę. Kazał przywiązać ją do pala zaraz po tym, jak urodziła. Kiedy przyniesiono mi to maleństwo, była taka krucha i bezbronna. Miałam w tamtym czasie wiele zmartwień, a ona stała się moją pocieszycielką. Przysięgłam, że wychowam ją jak własną córkę i tak zrobiłam. Zawsze chciałam mieć dziewczynkę, ale urodziłam dwóch synów. Przeżył tylko Leoncio, choć nie jesteśmy z Izaurą spokrewnione, mamy takie same dusze. Widać, że Izaura została wychowana w miłości. Ciekawe, że nie stała się przez to impertynencka i próżna. Nie umiem tego wytłumaczyć. Mam nadzieję, że mój mąż nie odsprzeda dzisiaj Izaury jej ojcu. Szkoda mi jej. Tym bardziej, jeśli taka jest pani wola. Hrabia przysłał piękne kwiaty. Zaprasza nas na cały dzień do swojej hacjendy. Wygląda na to, że od dzisiaj będziemy tam zapraszani codziennie. Takie jest życie. Do niedawna byliśmy bez grosza, bo wasz ojciec przegrał cały majątek w karty. A dobrze nam się wiodło. Pracował jako urzędnik państwowy i kierował w Campo z urzędem podatkowym. Niestety zastawił nawet nasz dom. Przegrał wszystko, do ostatniego grosza. Nasza sytuacja wcale się nie zmieniła. Nic nie rozumiesz. Jesteś jeszcze bardzo młody. Ale za tym zaproszeniem stoi coś więcej. Pan hrabia chce być jedynie uprzejmy. Zejdź na ziemię. Jeszcze niedawno Tomasja była najnieszczęśliwszą kobietą na świecie. Wszystko przez tego łotra Leoncia. Ale jeśli jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. Może ci się trafić jeszcze lepszy mąż. Hrabia już czeka. Zaprosił mnie jedynie na jeden dzień do swojej hacjendy. Nie poprosił o rękę. Zacznij słuchać, o czym mówię. Hrabia da ci wszystko, czego pragniesz, tylko przestań być taka lekkomyślna. Tak to jest, jak do karocy zaprzęga się osły. Chyba mama się tym zajęła. Nie płacz, niedługo wrócimy. Mam taką nadzieję. Jeśli będzie tak jak ostatnim razem, to chyba tego nie dożyję. Mówisz to tak, jakbyś miała umrzeć w najbliższych dniach. Można umrzeć za życia. Pisz do nas. Wiesz, jak tego nie lubię. Powiedziałem. Skoro muszę, nie wydawaj więcej niż masz. Do widzenia. Mam nadzieję, że ojciec zrezygnuje z pomysłu sprzedaży Izaury.
Wiedziałem, że cię tu znajdę. Przyjacielu, usiądź. Dzisiaj sam zajmiesz się sprzedażą. Dziękuję za zaufanie. Będę robił wszystko dokładnie tak jak pan. Wypijmy za to. Mięso będzie sprzedane. Muszę się zająć interesem swojego życia. Kupię wolność córce. Powodzenia. Dziękuję, przyjacielu. André. Przyniosłam wodę. Woda. I owoc. Dziękuję. Pan Leoncio wyjedzie lada chwila. Wierzę, że komandor każe cię wypuścić. Wątpię. To zły człowiek. Ilu przez niego cierpi? Wstawiłam się za tobą u chrzestnej. Komandor często spełnia jej wolę. Jesteś moim aniołem, ale ja chciałem się z tobą ożenić. Teraz najważniejsze, żebyś stąd wyszedł. Odsuń się. Chciałeś uciec? Nic z tego. Zaraz ci się odechce. Co z nim zrobicie? Komandor kazał dać mu nauczkę. A może coś więcej? Zastanowisz się, czy ucieczka to był dobry pomysł. Błagam, nie bijcie go. Będzie jedynie przywiązany do pala bez picia i jedzenia. To też okrucieństwo. Ta zaraza i tak to wytrzyma. Okrucieństwo czeka go, jeśli postanowi uciec. Wtedy nie ominą go baty. Nie róbcie tego, proszę. Chico specjalnie wysłał nas do karczowania. Teraz może robić z André co chce. Prosiłem, żeby go nie maltretował. Ten łajdak przywiązał André do pala. Będzie go tam trzymał bez wody i jedzenia. Pomyśleć, że mój syn, wnuk afrykańskiego króla, jest tak bardzo poniżany. I musi tyle wycierpieć. Nie mów o tym, bo serce mi pęknie. W Afryce był księciem, tutaj jest niewolnikiem. Nie wolno mu pomagać. Jeśli złamiesz zakaz, wtedy nawet twoja chrzestna nie uchroni cię przed karą. Mój człowiek będzie tu stał i pilnował dzień i noc. Dobrze, że dałaś mi wcześniej wodę. Inaczej cierpiałbym teraz o wiele bardziej. Pójdę w twojej sprawie do chrzestnej. Rosa, kwiatuszku, mówiłem ci, jaka jesteś ładna? Dziękuję. Przyjdziesz do mnie dzisiaj wieczorem? Nigdy więcej. Dlaczego? Teraz należę do panicza. Myślisz, że nadal będzie cię chciał po ślubie z Donią Malwiną? Oczywiście, nie zrezygnuję z czegoś, co już raz spróbował. Jesteś pewna siebie? Będę jeszcze bardziej po jego powrocie z podróży poślubnej. Skończ to gadanie i idź do komandora. Ojciec Izaury powinien tu być lada chwila. Później dokończymy naszą rozmowę. Tylko we dwoje. I jedzie twój ojciec. Dzisiaj spróbuje wykupić mnie na wolność. Chciałabym zobaczyć jego smutną minę, kiedy mu się to nie uda. Idź do niego. Później opowiesz mi o wszystkim. Wrócę jak najszybciej. Na pewno będę miała jakieś wieści. Patrzcie ją. Ledwie dała buzi, a już jej nie ma. Nie słuchaj jej.
Tego chciałeś? Tego chciałaś naprawdę? Zobaczyć, jak Andre cierpi? No to udało ci się. Daj spokój. O jakim cierpieniu mówisz? Warto, jeśli w ten sposób zdobyłem twój pocałunek. Teraz przestanie mi przeszkadzać, że jestem przywiązany do pala jak zwierzę. Kiedy przypomnę sobie tę chwilę, przestanę odczuwać pragnienie i głód. Najgorszy dzień w moim życiu nagle stał się najwspanialszy. Zaraz wracam. Mogę przywitać się z ojcem? Nie, poczekaj w środku. Najpierw z nim porozmawiam. Poczekaj, aż rozwiążą kwestię twojej sprzedaży. Później się z nim zobaczysz. Jest bardzo zdeterminowany. Nie odejdzie stąd bez córki. Pomówię z nim. Za pozwoleniem. Dzień dobry. Co u pana słychać? Ciężko pracuje. Wygląda pan na zmęczonego. Zmizerniał pan i jest bardzo blady. To z tęsknoty za córką. Zawsze, kiedy widzę Izaurę, dziękuję Bogu, że żyje. Później się zobaczycie. Co pana do mnie sprowadza? Chcę wykupić na wolność swoje dziecko. Nie zrezygnuje pan, prawda? Podał pan cenę. Przyniosłem tyle, ile było uzgodnione. Dobrze. Jaka to była kwota? 15 tysięcy kruzeiros. Taka kwota. 15 tysięcy. Nie pamiętałem już tej ceny. Mówił pan, że za tyle mogę kupić wolność córki. Skąd tak ubogi człowiek wziął tyle pieniędzy? Prowadzę w mieście niewielki interes. Czyżbym stał przed handlowcem? Miło mi to słyszeć. Po co ta ironia, mężu? Zawsze wiedzieliśmy, że pan Mikael to bardzo pracowity człowiek. Marzeniem mojego życia jest zobaczyć córkę wolną. Zobaczy ją pan, na pewno. Nie tak szybko. Najpierw musimy porozmawiać o cenie. Oto 15 tysięcy kruzeiros. Nie zamierzam tego liczyć. Proszę je zatrzymać, bo nie podtrzymuję danego wcześniej słowa. Izaura jest moją niewolnicą, a ceny niewolników rosną z każdym dniem. Wiem, co się dzieje na rynku. Tym bardziej, że ta niewolnica jest biała, ładna, mądra i wykształcona. Dał mi pan słowo i podał cenę. Ponad rok temu cena się zmieniła. Ile teraz wynosi? 20 tysięcy. Niemożliwe. To dwa razy więcej niż za luksusową niewolnicę. Proszę płacić albo odjechać. 20 tysięcy. Za taką sumę odsprzedam panu córkę, a teraz proszę mi wybaczyć. Muszę zająć się haciendą. Wrócę na obiad. Francisco, odprowadzisz później pana do granic posiadłości. Po tym, jak porozmawia z córką. Zbiorę te pieniądze. Nawet jeśli miałaby to być ostatnia rzecz, jaką zrobię w życiu, moja córka będzie wolna. Podobnie jak pan, bardzo kocham tę dziewczynę. Bardzo przeżyłabym rozstanie z Isaurą, dlatego wyobrażam sobie pana ból. Wejdźmy do środka. Będzie pan mógł porozmawiać z córką. Ojcze,
każę podać coś do picia. Proszę się rozgościć. Nie udało mi się, córeczko. Próbowałem, ale ten łajdak nie zgodził się na wcześniej ustaloną cenę. Na dodatek ją podniósł. Mogę ci o coś prosić? Mogę? O co tylko chcesz? Przestań odkładać pieniądze. Zadbaj o swoje zdrowie. Nie przepracowuj się tak. Nie mogę. Muszę oszczędzać, bo chcę zobaczyć cię wolną. Będzie, co ma być. Ważniejsze jest twoje zdrowie. Masz okropny kaszel, jesteś zmęczony, zmizerniałeś. Spójrz na swoje stare buty. To wszystko nie ma znaczenia. Ja żyję tylko dla ciebie. Jeśli rzeczywiście tak mnie kochasz, proszę, zadbaj o swoje zdrowie. Zależy mi na twoim szczęściu. Zrozum wreszcie, Izauro. Będę szczęśliwy, kiedy ty staniesz się wolna. Chrzestna dobrze się mną opiekuje. Nie martw się. Boję się, że nadejdą dni, kiedy Doni Gertrudis zabraknie. Pani Cleonsio jest równie okrutny, co jego ojciec, a może nawet bardziej. Obawiam się, że ten łajdak potraktuje cię tak samo, jak komandor potraktował twoją matkę. Joaquina już niesie coś zimnego. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co pani robi dla mojej córki. Naszej. Choć nie płynie w niej moja krew, jest moim ukochanym dzieckiem i noszę ją w sercu. Wiem. Będę z panem szczera. Nie cieszyłam się na myśl, że tak szybko miałabym rozstać się z Isaurą. To egoizm z mojej strony, choć wiem, że Isaura zasługuje na wolność. Przysięgam panu, że ona będzie wolna. Postaram się o to pod jednym warunkiem, że wyjdzie za dobrego chłopca z porządnej rodziny. Chcę dla Isaury tego samego. Proszę nie nalegać na jej wykupienie. Mój mąż nie sprzeda Isaury. Nie dlatego, że tak bardzo mu na niej zależy. On robi to z zemsty. Kiedyś poczuł się zdradzony przez pana i jej matkę. Teraz wam za to odpłacę. Posłuchaj mojej chrzestnej. Trwoni pan swoje zdrowie na próżno. Proszę zrezygnować z pomysłu wykupienia Isaury. Nie potrafię. Choć wiem, że 20 tysięcy cruzeiros to bardzo wysoka cena. Jednak Isaura jest dla mnie ważniejsza niż cokolwiek innego. Choć wydaje się to niemożliwe, zdobędę te pieniądze. Bóg mi w tym pomoże. Dobra robota. Żebyś nie pomyślał, że uda ci się stąd uciec. Czemu to robisz? Nie chcę, żebyś uciekł, tym bardziej z Isaurą. Niech idzie sama, tym lepiej dla mnie. Wtedy będziesz tylko mój. Gdyby ci na mnie zależało, nie uknąłabyś tej całej intrygi z paniczym Leonsiem. Jesteś z piekła rodem. Nie chcę, żeby później uganiał się za tobą Chico ze strzelbą. Odejdź stąd.
Jaki niemiły. Obchodzi cię jedynie twoja ukochana. Tak? Dlaczego? Bo Izaura ma jaśniejszą skórę ode mnie? Nie zasługujesz nawet na to, by z nią rozmawiać. Nie dorastasz jej do pięt. I nie chodzi o kolor skóry czy urodę. To nie ma znaczenia. Więc czemu interesujesz się bardziej Izaurą niż mną? Izaura jest najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Założę się, że tu umrzesz. Nie minął nawet dzień, a mnie już brakuje Malwiny. Co będzie, kiedy ja wyjdę za mąż? Nie zaczynaj. Częściej dotrzymuję ci towarzystwa. Kiedy odejdę, poczujesz się bardzo samotny. Nie pozwolę ci wyjść za mąż. Ucieknę i zrobię to potajemnie. Zabiję łajdaka, który ci w tym pomoże. Uszanuj wolę ojca. Nie zamierzam być przez niego nieszczęśliwa do końca życia. To wola boska, a także naszych rodziców. Tato, przecież nie chcesz zostać sam. Musisz znaleźć nową ukochaną. Nie rozśmieszaj mnie. W tym wieku miałbym się zakochać? Miłość nie zna granic. Patrzcie ją. Wygadana, jakby wiedziała już wszystko o życiu. Jadę do miasta na zakupy. Zabierzesz się ze mną? Oczywiście. Wszystko jest lepsze niż ta nudna hacjenda. Porozmawiam z panem Martinio, zaraz wracam. Pośpiesz się, dobrze. Dzień dobry, witam panie Enrique. Wybiera się pan na polowanie na niewolników? Tak, moi ludzie już czekają. Wiem, gdzie ukryła się grupa zbiegów. To jakieś 6 godzin drogi stąd. A więc możemy się wkrótce spodziewać licytacji. Tak, proszę. Nie, dziękuję. Jak zwykle pan odmawia. Przez takich ludzi nie idzie mi interes. Może kupię kilka sztuk. Doskonale. Zawsze do usług. Przestraszyłam się, byłam rozkojarzona. Pracuję w tamtym sklepiku. Dziękuję. Spotkamy się po południu, tak jak ustaliliśmy. Tak, przyjdę o 3:00. Znowu brat Doni Tomasi. Pamiętasz Gabriela? Był na zaręczynach Malwiny. Jak mam nie pamiętać? Widzę, że teraz pracuje w mięsnym. Sprzedajemy też inne produkty. Uczciwie pracuję, to nic złego. Mój ojciec nie zgadza się, by miał pan jakiekolwiek kontakty z moją siostrą. Nie tylko pana ojciec, moja matka również. Proszę się z tym pogodzić. Helena zasługuje na lepszą partię. Nie rozumiem dlaczego. Mój brat może interesować się niewolnicą, a ja nie mogę widywać się z panem Gabrielem, który jest wolny. Jestem od ciebie starszy, należy mi się szacunek. Uważasz, że tylko tobie? A tobie należą się cięgi. Proszę pozwolić, ale kobiety nie bije się nawet kwiatkiem. Milcz, rozmawiam teraz z moją siostrą. Jest pan bardzo przyzwyczajony do niewolników. Ja nie pozwolę się tak traktować. Bezczelny. Chyba nie będziecie się teraz bić. Czemu nie? Dostanie to, na co zasłużył. Nie chcę się bić. Jest pan bratem Heleny.
Teraz tym bardziej ci przyłożę. Uciekaj, inaczej cię pobiję. Kiedy nie chcę, nie walczę. Do widzenia. Wracaj, tchórzu. Daj spokój, proszę cię. Dam mu lekcję. Stój. Skoro Enrique zaczął, niech sam skończy. Nie ma jak dobry początek dnia. Nowy klient o tej porze. Próbuję uniknąć nieporozumienia. Co się stało? Ukryłeś się w burdelu, tchórzu? Tylko tutaj było otwarte. Przestańcie. Oszaleliście? Córeczko, podjąłem decyzję. Słucham. Spróbuję zdobyć pieniądze, jakich zażądał komandor. Nie chcę, żebyś wpadł przeze mnie w długi. Jedno jest pewne. Komandor nie chce cię sprzedać, ale wykorzystamy te pieniądze, żeby razem uciec. Uciec? Jesteś tego pewien? Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal.